Siemano, z tej strony Estebano, a to jest kolejny odcinek na tym kanale. Oczywiście jak jest odcinek, to jest konkurs, pamiętajcie o tym, ale na początku, jak chcecie w ogóle brać udział w konkursach, chcecie wygrywać, musicie mieć łapę, suba, komentarz oraz używać mojego kodu promocyjnego Esteban, który daje wam 5% do wpłaty, ale możecie mieć go więcej, jak dam wam złoty kodzik na wpłatę, albo w dziennym bonusie co 24 godziny możecie sobie otworzyć. My w poprzednim odcinku ładnie zarobiliśmy, więc mam nadzieję, że w dzisiejszym również zarobić się uda. No i zaczniemy dzisiaj niestandardowo, bo zrobimy ryzykownego kontrolka. 10%. 10% próbujemy, damy sobie tak do 2000 i wydamy około 2 koła. Wydamy około 2 koła. Umpik Fate. O, to jest fajny skinek do wygrania. Próbujemy go zrobić na około 10%. 200 zł. Uwaga, kontrol pierwszy. Uwaga, uwaga. Ok, pierwszy nie siedzi, ale to mi przynosi pecha. AWP-ka Pit Viper. I jeszcze raz. Dawaj. Ok, i do 3 razy sztuka jedziemy. Aj, aj, aj. No i dobra. No i zaczynamy słabo, bo ponad 600 zł w plecy. Ale ok. Tak czasami, widzowie, bywa. Tak czasami bywa, więc nie ma co się załamywać. Możemy to odrobić. I mamy skrzyneczkę Bloodthirsty Mysterious. Ja bym tą Bloodthirsty pootwierał, bo ona może fajnie dać. I lecimy ją fast mode'em. 100 zł za otwarcie. No i tu już będzie profit. Tu już będzie na pewno profit. Nieduży, ale profit to profit. Jedziemy dalej. Kolejne 5. Tu nie wiem, ile te beretki kosztują. 73 zł. Ok, będziemy sobie też robić kontrakty dzisiaj. Tutaj lipa. Tutaj Lipton. Lecimy dalej. Tutaj też lipa. No, powiem tak. Zaczęło się dobrze. Oj, ta kostka, to by było coś pięknego. Pamiętajcie, że jedna skrzynia kosztuje dwie dyszki, więc tutaj też nie ma co oczekiwać czegoś niesamowitego. Ten Bloodsport. Ok, tu jest profit na pewno. 156, ok. Kurczę, ten uspik byłby też fajny, nie? Ten uspik byłby też fajny, widzowie. Ale... No niestety. Dobra, Bloodthirsty. Okej, no test skrzynki Bloodthirsty, ale czy ona jest jakaś fenomenalna? Okej! To jest dobry drop. MP9 Hypnotic kosztuje 40 zł? Myślałem, że dużo więcej, ale dobra. 236 zł, najlepszy póki co. Najlepszy póki co dropik. Mam nadzieję, że uda się to poprawić. Jest uspik. Let's go. Uspik też ponad stówkę. 286. Ok. Naprawdę ładnie daje ta skrzynka. Naprawdę ładnie daje ta skrzynka Bloodthirsty. Także możecie w sumie dać znać, czy otwieraliście już ją na G4, czy jeszcze nie. Kosztuje ona 200 zł. 20 zł. Więc jest to skrzynka fajna do testu. Powiem wam szczerze. Zapraszam, zapraszam. Pamiętajcie, najważniejsze kod Esteban, żebyście mieli, ponieważ, no mój kod oddaje, tak, mój kod oddaje. Co tu się dzieje, czemu tak się robi? No i zobaczcie. Już mamy profit. Już mamy profit. Mieliśmy 1100, jak zaczynałem to, a mamy 1375, okej, bardzo ładnie dała. Bardzo ładnie dała, no i ile, otworzyliśmy z 50 tych skrzynek już, nie? No tak, bo wydaliśmy kobla, więc okej, okay. Myślę, że test zaliczony jak najbardziej, fajnie skrzyneczka potrafi oddać, no to może przejdźmy do skrzyneczki Mysterious i tak samo ją testujemy, albo nie, Mysterious w następnym odcinku, one są jeszcze przez 8 dni, to na spokojnie, no to myślę, że weźmiemy sobie też właśnie coś okolice 3-4 dyszek, Aloha, ona potrafi, Aloha potrafi. Aha, ale nie potrafi chyba się otworzyć, albo ja mam problemy z internetem jakiś ostatnio. Dobra, czekajcie, odświeżymy sobie. Aha. Komputer mi się zepsuł, widzowie, zajebiście. Zwyczajcie to, że nawet nie mogę odświeżyć. Patrzcie, co tu się dzieje teraz. Dobra, już działa. Ty, co tu się stało, widzowie? Przepraszam za małe problemy techniczne. Także jedziemy z tą Alochą, jedziemy z tą Alochą. Razy 5 i skipujemy też, tak samo. Ok, tu jest profit, tylko na tych starych skrzynkach nie piszą niestety ceny. Ale ok, jedziemy z nią. Jedziemy z nią do końca, będziemy na końcu widać w ekwipunku ile mamy. No tutaj to też szybko leci te pominięcie.
I ostatnie, chyba nie jest źle, powiem wam szczerze, mieliśmy 1300 zł. W tym momencie będziemy mieć, uwaga widzowie, 1100, ok, czyli jednak Bloodthirsty, tańsza skrzynka o dyszkę, no zapłaciła lepiej, no co mamy się tutaj oszukiwać, zapłaciła lepiej, ale cały czas ja bym chciał spróbować tego Umpa Fejda, wiecie, spróbujemy, zaryzykujemy. W poprzednim odcinku udało się fajnie zarobić, więc mam nadzieję, że w tym odcinku również się uda, no ale jeśli nie, to nie, no cóż, trzeba próbować faktoryniu 2400 i jedziemy 26%, 700 zł, proszę, daj coś, uwaga, no ten 5-7 jest pechowy, dobra, no lecimy olina, jak ksiądzie to, no niestety. Poprzedni odcinek, ok, ten niestety zaczął się już słabo, no nie udało się, ale dziękuję wam za oglądanie, widzimy się w kolejnych, no i nearly.